to nie przeszkadzuje mi spędzać czas z moimi widzami. Zresztą tutaj teraz też stoją wokół nas. I będę tutaj stała, zrobimy sobie wszystkich zdjęć, bo oni dają mi naprawdę ogromne wsparcie. Dzięki nim przeszło właśnie do trzeciego odcinka. No ten walc mógł być lepszy trochę, tak szczerze. Ale tak, jestem im bardzo wdzięczna. Cieszę się, że Wojtek, czy ty się spodziewałeś takiego wsparcia właśnie? Trochę się spodziewałem, ale aż takiego się nie spodziewałem. Jak wy na to reagujecie? Jak spotykacie się nawet na parkiecie tańca z gwiazdami, tylko z nim na przykład w trakcie treningu? Staramy się im mówić, jak bardzo doceniamy to, że są, że wysyłają SMS-y, że głosują w aplikacji. To dla nas bardzo wiele znaczy, bo chcemy tą przygodę przeżywać jak najdłużej i być w kolejnym odcinku. Już wiemy, co będziemy tańczyć w trzecim. Jak dzisiaj sobie stałam na odpadance i wyobrażałam, że mogę nie zatańczyć tego trzeciego tańca, to była przerażająca myśl. Także bardzo doceniamy to, że są razem z nami. A czy w trakcie tej odpadanki właśnie mieliście tak, że może to tydzień temu też raz o to pytałam, tydzień temu było odpadanie, ale chodzi przez chwilę, bo no ty mieliście bardzo wysokie. Zawsze mam być taka myśl. Tak, to trwa tyle czasu, w ogóle to jest tak długi segment, ja po prostu czekałam na tą karę, wiesz, też czekałam, oni jeszcze tak wolno, się jak mówią razem z tobą. Do następnego odcinka przychodzi para numer i było takie zawieszenie, ja po prostu mówiąc, nie wiem, myśli w głowie, a też dosyć późno nas wyczytali, także no stres był ogromny, wiadomo, że taka myśl też się pojawiła, że to może być.